Ej, jednak żyje? O kurde. Długo był martwy. Jego mózg powinien z niedotlenienia stać się papką. Coś, no, być nieużytecznym zupełnie. Ale dobra, witam was bardzo serdecznie, jestem Piechol. Widać kolejny odcinek z Devil May Cry Dante's Awakening. Część trzecia. My mother. Serii. You killed her, remember? Yes. That's right. I killed her. Pull the fucking trigger. Ciągnij za spust. What horrible thing have I done? I was too weak. I succumbed to his influence. You mean you were possessed? No chyba, żeby po prostu opętany przez złego demona, no, to zmienia to delikatnie postać rzeczy, troszeczkę go broni. Yes, I was manipulated. Manipulated by a devil named Virgil. Aha, kłamliwa Mendo. To nie tak było. Sparta? I thought he was a myth. If the demon spotkałaś jednego z jego synów, to jak może być mitem? Thrown into chaos. Stop him. Ah, dead. Stop. Oh, you don't hear. Virgil. Me? You're such a sweet child. Just like your mother. No, wreszcie. Father! Czyżby jednak postać tragiczna? I nie chodzi o to, oczywiście o to, że jest tragicznie napisana ta postać. O, jaka miła. Mogłabym chociaż oczy zamknąć. Bo to się w pierwszej kolejności robi. Vengeance will be mine! Rzekłaby pewnie Lady. Dobra, Mission 11. Revenge, tak jest! Give a guest from the past an adequate homecoming. Dobra, w Customize coś tam słychać ciekawego? Nie, na pewno nic. Za 3300 mordek czerwonych na pewno nic nie kupię, więc startujemy. Dobra, dalej mamy... Agni i Rudre, mamy Spiral, okej. Okay. Jest jakiś wielki zegar? Czy coś w ten desej? Ej, akurat tak przylatywałem. O, te mordki były ukryte? Oni nie podejrzewali, że tutaj wejdę zabić tego gościa? Że będę po prostu przebiegał? No, jak teraz? Wychylić się, kurczę, zza kolumny i dać się wyciąć po prostu. Super. O, tam coś było, tam coś widziałem. Więc nie myślę, że tam nie pójdę. Tutaj coś chyba, tak? Nie. Zupełnie nie, moment, to było gdzieś... Tam! Właśnie. Ale ładnie mnie, kurde, rzut kamery zgubił. Devil Star. Okej, okay, to się kiedyś może przydać, choć naprawdę takich rzeczy nie używam, bo to tylko rangę obniżona na sam koniec. A miał skończyć z niżej niż B, no to byłoby mi przykro. O, widziałem. No, ale nie mówcie, że znowu. No się godzinę męczył, no. Dobra. Kroczek, hop. No. Jeszcze nie wszystkie. Jeszcze brakuje, chyba jedna jeszcze. I będzie przedłużony pasek zdrowia. Mogłeś lecieć dalej. Nie, te znowu te latają... Nie, oj, to jest coś innego. Ja już myślałem, że jak meduzy z Castlevanii. Ej, ale wymiatają trochę. O, żeż... A! Ona mnie chciała ukrzyżować? Dobrze widziałem? O, może nie Spiral, może to? Ale Agni i Rudra, bo coś mi się nie chce wierzyć w moc gitary.
akurat w tym wypadku konkretnym. Dobra, zagrajmy coś porządnego. Nie, nic nie dostały. Nic a nic. Trzeba klasycznie, po prostu ciąć, po prostu ciąć. Nie bawić się w żadne podchody. Po prostu rachu, ciachu i po strachu, nie? Ale Dante! Jak już gdzieś tniesz, to się obróć w stronę przeciwnika przynajmniej, tak ci każę. Byłoby naprawdę spoko. A to w ogóle co to jest, kurde, bąk, który się materializuje w pobliżu Dantego? O, właśnie, zbliżyłem się i nagle, o! Coś tam jednak było. Powietrzny kleks, cholera, no przecież to takie upierdliwe! No, maleńka, no pokaż się. Obnaż swoje oblicze przed moimi mieczami. Oj, albo nie? Aż taki bliski kontakt mi nie chodziło. No, ale też pokarana należycie i to szybko. Come on, no ostatnia chyba jesteś, no. No mordko. Dobra, kosa też daje radę w powietrzu. Dwa cięcia starczyły. Ale pytanie, ile jeszcze trafiłem wcześniej? Ale dobra, drzwi otwarte. Let me out! I zagadka. Altar of Evil. Ołtarz zła. Z ryjami. Ej, a tam się da chyba wskoczyć, nie? Tak na delikatnym wałku. Tutaj wskakując na te dwa miecze. Czy tam trzy. Też właśnie. Why is it red? Czemu to jest, kurde, czerwone? Dobra, najwidoczniej nie trzeba tego rozwalić. A, może? Aha, dopchnąć coś. Czegoś brakuje. Three freakish looking faces are etched in the statue. Two of the faces weep blood, the tears. Aha, czyli dobra, jedna taka wciśnięta mordka to jedna krwawymi łzami przyprawiona morda na dole mniej. Okej. To jeszcze dwie takie. Mam nadzieję, że jedna będzie po prostu po drugiej stronie, ale... Widziałem. Ale nie, nie z tej strony. Myślałem, że starczy po prostu raz pchnąć w tamtą i już gdzieś wetknę to. Ale nie. To jest... musi być po drugiej stronie. No nie chciałbym, żeby było gdzieś indziej. A tak w ogóle to jeszcze mi brakuje jeden specjalny cios dokupiony do Ogniego i Rudry. Czy w sumie Rudra, bo to jest mężczyzna, tak? No nie wiem, kurde. Dwie głowy, no to tam bezpłciowe w sumie. Ale głosy męskie. To ten Agni i ten Rudra. Dziwne. Ej, mam gitarę w podobnym kolorze. Chcesz posłuchać, jak gram? O nie, bo to są jeszcze te małe mendy. No to nie, z panią kostuchą El Clasico. Że oczywiście Devila mi się uda włączyć. No już myślałem, że pospolicie zmarnowany. No, chociaż jednego tego małego wyciąłem. Chociaż jednego. Ej, to się kiedyś udawało kilka razy pod żadnej, tylko dwa. To jest parę. Ma być kilka. O-o. Dobra, ja tu gadu. Wszystko niby ładnie, pięknie. Ona zaraz mnie zabije. No, jakieś salto w nią dołożyć i będzie spoko. A bo ona zaraz przyłoży mi... No dalej, no chociaż w formie diabła pokaż co umiesz, Dante. 3, 4, 5. Aha, żegnaj się z życiem. I tylko ono najwidoczniej, bo jeszcze czerwone mordki też musiały zniknąć. Zresztą małe latające gówno. Je miałem na myśli. Już droga stoi przede mną otworem. I teraz tak, żeby się nie cofnąć. Tu wchodziłem i tu skakałem.
Dobra, to tam nie wchodzimy, idziemy. Tu też nie. A, bo teraz już wszystkie trzy płaczą. Okej. Tu się coś otworzyło. No, na szczęście droga wolna. Żadnych maszkar. Ej, to nie jest ten mostek, który ja sobie zrobiłem? Przypadkiem? Aaaa, co myślicie, że nie widzę tego na dole? To się przyda teraz, jak znalazł. Ej, jeszcze to. Woda święcona. Can fend of demons. A, czyli po prostu taka bomba, powiedzmy. No są jakieś podobieństwa do Castlevanii. Ale akurat ta nowsza wydana w 3D. No była oczywiście wydana później. No dobra, to ja przynajmniej trafiłem z bronią. Choć raz. No ale blaścik to za mało. All right też. Jak moment, no nie mam tego w drugiej formie nawet? O ja. To może być ciężko tu. Wykręcenie jakiegoś dobrego combo. Na leska nawet nie starczy, czy wy to widzicie? No. Ale teraz już chyba starczy na całość. No właśnie. Jak długi jest mój... pasek. Teraz. No całkiem pokaźny, już zajmuje połowę ekranu. To here we go. Czyż było jakieś strzelanie? Tak typu... Aaaa, no dokładnie. Jak stare, dobre, znane strzelaniny na szynach. No ale wplećmy troszeczkę muzyki w to. No a widzicie, zmieniłem tylko broń i już... delikatne wciry. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, pięć, 10, 15, 20. Dobra, przygotujmy jakąś dobrą nutę. A nie, no to faktycznie, dobra, sprawdźmy. Czy ten da się normalnie walczyć? Jest trójka przeciwników w ciasnym pomieszczeniu, powiedzmy, no bo no tutaj nie wyskoczę. To praktycznie jak pomieszczenie. Kosa daje sobie radę. Stinger. Jak trafi, to może też. Ej, moment, a ten podjazd podbija jeszcze od razu. O, dobra. Zmieńmy lepiej na to, co już znamy. Bardzo dobrze. Ej, no uciekli mi tam. O, nie, 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 no właśnie. Najlepiej w ten sposób, po prostu. Tylko nie mogę uciec w powietrze, mając co. A. Co, już koniec? Tej emocjonującej przeprawy kładką mechaniczną z zamontowanym konikiem. Chyba to jest konik z przodu, nie? Albo nawet dwa. Ej, cieknie wam! Dzwońcie po gościa od kanalizy. Ale żarty na bok, mogę coś kupić, nie? Serio. Chociażby tutaj, nie wiem, Razer Max Firepower, mnie to nie interesuje, bo na przykład you can shoot when in the air. To by było super, to bym kupił. Ale tak to się nie opłaca. Zatem za piątkę nic nie kupię. Fucking shit. 10 tysięcy tutaj. No nie tak głęboko, miałeś się cofnąć niżej. A, inny przycisk do tego służy. No coś tutaj mamy. Air ride? Co? At the transforming into demon form, you can spread out your ultra powerful demon wings to float in the air for a limited time. I tamtą sekretną misję byłbym w stanie zrobić. No ale ej, no przecież dopiero co sobie zdobyłem tą broń, albo nawet jeszcze byłem tuż przed jej zdobyciem, a tylko jeszcze 20 tysięcy. To musiałbym wiedzieć wcześniej, że takie coś jest. Żeby to się wtedy mogło udać. No dobra. To skoro nie jesteśmy na nic. To ała trudno, idziemy dalej. Torture Chamber. Mam nadzieję, że nie będą mnie tutaj dręczyć zbytnio. Nie no, na pewno będą.
Cutscenka o tym, kurczę, świadczy. Dobitnie. Pomyłka? Tylko syn. Myliśmy z tatą. Ej, on wygląda jak... Azazel chyba, nie? Czy Pazuzu? Mitologiczna postać, też mitologiczna. Zależy od wiary. No ale jakiś bożek w każdym razie, no nic dobrego. Egzorcyście się pojawiał chociażby. Aha, no to faktycznie miałem rację, pomylił. Dobra. Z tego faktycznie skorzystałem na początku, oj. Ej, widzę dobrze wymierzone cięcie w oko. Jest spoko. A, tylko po tym wszystkim trzeba się oddalić. Okej. Okay. Ej, pistolety zabierają mu stratki życia, no to też można tym podziałać, ale... Może klasycznie nóżki. Oj, albo nie. Dobra, ale oko to jest jego człypu. W sumie zostało mu tylko jedno już. Pewnie Sparda się zajął drugim. W latach swojej świetności. Okej, dobra, to coś nowego. O, życie mało jak cholera, Dante! Uciekaj. W sumie to nie w twoim stylu. Ale bezpieczny dystans. No dawaj oko, dawaj oko! No dawaj oczęta swoje piękne, coś jedno. Oczko. W sumie taki troszeczkę niedorobiony cyklop z siebie. Aha, super. Nawet nie wiedziałem, że mi się diabelska forma skończyła. A skończyła się tragicznie. To, no za piątkę naprawdę nic nie kupię. Okej, okay, ale skoro nie Spiral, to może... A może, dobra, zostawmy. I trzymajmy go cały czas na dystans. To się może udać, choć niekoniecznie. No, kasenka wiadomo, jak przebiegła. No i ucieka, ucieczka w powietrze. Ewentualnie czasami wykończyć to saltem, bo troszeczkę zabiera. A jak tam Spiral sobie radzi? A jak już trafi, to więcej. Okej, okay, dobra, trzymajmy go na dystans. No bo to nie ma zbyt dużego zasięgu, nie? Te jego ciosy. Ale też nie mam zbyt wiele miejsca na ucieczkę. I w dupę. Znaczy, no w kręgosłup w sumie bardziej. Bolesne miejsce. Niosące większy damage za sobą. Aaaa! Dobra. Chodź tu. Czy on jednak może mnie trafić po prostu? Dobra. Bezpiecznie jednak będzie. Notorycznie zmieniać bronię. Celować w jego oko. No właśnie. Raz, i dwa, i trzy, cztery, pięć, sześć i siedem. A te skrzydła sugerują anioła. Aha, bo to jest upadły anioł, faktycznie. Oj, tupta. O kurde, co to było? Aha, rzucasz kratkami. Spokojnie. Delikatna kulanka. No, ej, na taką szarżę nie byłem gotów, szczerze, no przyznam się otwarcie. Ani na taki cios kończący. Okej, okay, no! O kurde, no tutaj widzicie, no jest nieprzewidywalny trochę. Z dala od niego najlepiej, z dala, z dala, z dala. Grube uniki. Aha, ale dobra, ale widać, kiedy się zamierza na skok.
Pogonię go! Pogonię! O! Na szczęście w diabelskiej formie troszeczkę mniej mi zabrało. A klatki, tak? Dobra? O! Te wyżej, ja bym chciał w górę skakać. Ale przecież prościej jest się przeturlać, niż unikać tego podwójnym skokiem. O, nie wiem co zrobi, nie wiem... O, kurde, piórkami! Przecież nawet nie ma skrzydeł tak naprawdę. Wyimaginowane skrzydła, wyimaginowane piórka, ale śmierć już była najbardziej... prawdziwa. Ja myślę, czy nie zmienić tej broni na Rebeliona chociażby. Dobra, na czas trwania tej walki tak zrobimy. Zanewana, tak jest. Nawróciła stara gwardia z nową bronią palną. Bo Spyro to nie pasuje, powinien być szocik. No ale jak widzicie, no jest Stinger, jakby co. Nie wiem, szybszy mi się wydaje, mimo wszystko i dłuższy dystans. Dobra, trzeci raz nie będziemy tego robić. Hop, hop, hop. Dobra, mało trochę wycina. Ale oczko trafi. To jeszcze potrafi. Może faktycznie rebelion tutaj? Nie. Za słabo z ucieczką. Dobra, troszeczkę za bardzo sobie folgowałem teraz. Dystans. Oj, dystans, dystans, dystans. No, mało brakowało. O, klatki. Nie, ale chyba jednak więcej Ebony Arbor zabierają. Jak wytężę kciuk porządnie. Oj, turlanie nie starczy. Trzeba grubiej w powietrze uciekać. Aha. No zdecydowanie. No kurde, to przecież pomówiłem to przed chwilą. Na szczęście to nie weszło. To trzeba go mieć cały czas, kurczę, na oku. Nie! Nie, no to zniewaga krwi wymaga i krwi płanej rebelionem. Oj, albo nie tylko. Klatki, ale tak blisko. No, no, no! Fuck, dobra, ej. Z tym pójdzie mi troszeczkę ciężej. Niż zazwyczaj. No nie, no i tak zazwyczaj jest ciężko ginę przynajmniej raz albo dwa, ale... Dobra, i te piórka, tak? Ale one są dobre. O kurde. No wiecie co? Trochę mi teraz wstyd. Ej, co za podwójne odbicie? Wy też to widzicie? Przez sekundkę takie... O, znowu było. A, że to niby płomień tak robi. Okej. Okay. Dobra, ale nie o tym, nie o tym miało być. Dobra. Dokonajmy jeszcze jednej zmiany. Wrzućmy sobie shotguna do ręki. Jest tak, na tak samym wysokim poziomie jak Spiral, ale można strzelać w powietrzu. A ta mobilność to teraz jest pierwsza sprawa, rzecz pierwszej wagi. No, za dużo widziałem, jak on idzie w jego stronę. I po kręgosłupie, i po dupie. Odjazd w nogę. Przecież mogę. Tylko pamiętać o jeszcze odległości. Prosto w oko?
teraz na pewno już dostał, więc nie wiem, czy on się nie zamroczył. No, to salto przynajmniej go trafiło. No celuj w oko! Z tym saltem chociaż. No nie, wzdłuż kręgosłupa poszło. Oj, szocik w ogóle sobie nie radzi, nie? Się okazuje. Oko! On wolno strasznie się zbiera do tego, znaczy wolno w sensie jest za mało czasu, czyli szybko. O, przeciwieństwo, pięknie piecho. Już się suwa, mylą. Z nerwów! Już za dużo razy tutaj pada. Ej, czerwona mordka. Nawet dwie. No, uciekamy w powietrze. Dobra, Davi! Dobra, to mi niczego nie zabrało, na szczęście. To też nie jest, nie jest źle, nie jest źle. O, ale teraz to będzie, no właśnie, wiedziałem, że mnie po prostu rozjedzie, nie? No i dwa razy! Aaaa, no nie! Dobra, ebony i ajwory! Oko! Nie! Fuck! A niech cię, kurde, gęś kopnie, nie? Wiem, że to za mało dla ciebie, ale no niech cię kopnie, naprawdę. Jeden cios i po mnie. One more punch and I'm fucking dead! O nie! Nawet nie będzie się chować teraz! Przed nimi! Kurde! Będzie ciężko. Ale stop, nie. Shotgun w ogóle się nie sprawdził. Tak w ogóle zupełnie kompletnie. Więc jednak dobrze, że go zostawiłem na boczny tor. Znaczy odstawiłem. Może Artemis. Kurde, nie! Rebellion jest szybki. Szybszy od Rudrego, niech będzie tak. I Agniego. Więc z takim zestawem podejdziemy. Nic nowego, zupełny klasyk. Rebellion i Ebony i Ivory. No, kurde, już pierwszą piąchę zgarniam. Really? Ej, a poza tym, dobra, zrobię mi się odnawia w trybie diabła. Ej, teraz dopiero zwróćcie uwagę. Ale jazda. Dobra, po oczku. Run like hell, run like fucking hell. Ej, ale to jak zgarnęłem, to już wy mi musicie powiedzieć. Byłem tak daleko. Salto w oko. Get the hell away from me. No i po tyłku Dante, po tyłku. Dobra, nara. Bo wiem, co chcesz zrobić, maleńki, wiem, co chcesz zrobić. Który narożnik tamten? Może być tamten. Bym wiedział, z której strony klatki lecą. No jeszcze jedna i teraz sprinty, szaleńcze. Ej, właśnie, na takim krótkim dystansie go trzymać. O! Właśnie, kurde, ale troszeczkę przynajmniej zdrowia odzyskam. Mało, bo mało, ale zawsze coś. Dobra, wali się twoje skrzydła. A, o, trochę za blisko, na takie wiksy.
Dobra, i tak teraz musi wziąć rozpęd w moją stronę. Nie, nie musi wcale. No tego się nie da, kurde, uniknąć! Co ja mam z tym zrobić? Ej! Jak to... Tutaj to jest grubo nie fair, koleś. Ale tak naprawdę grubo nie fair. Więc nowe oko. To zaraz kratka na łeb spadnie. To pewnie nie jedna. O, no już tak blisko pewnie nie będę. Jeżeli teraz przegram. No uciekaj w powietrze, nie na glebę. Dobra, powinno się udać, Devil, i kończymy sprawę. Tak jest. No. Który to był raz? Czwarty? Piąty? Mam nadzieję, że należy taka kara go spotka. O, właśnie. Nie daj go pada jabłko do jabłoni. Zrobił mu to samo. Musisz teraz często dmuchać nos. Skoro masz tylko się opierać na węchu. Why do I have to take the heat for my father? Come on, man. Cut me some slack. To trzeba było go wyprowadzić z błędu, Dante. A jeszcze nawet nie zdążyłem tam tego podnieść. Ej! O, ha, 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 jednak! A bo ktoś go zabrał, po prostu jego zwłoki. No dobra, moi kochani, ale w tym momencie kończymy ten odcinek. Oczywiście B na koniec, no bo cóż by innego. Ej, choć w sumie dużo razy zginąłem teraz. Oj, dużo. Może wreszcie C? Może pognębią mnie doszczętnie? Eee, to samo. Dobra, to trzymajcie się, kochani, do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!